Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych. Inni, że Eliasz się zjawił. Jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Lecz Herod mówił, jaka zemścić Jana? Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I chciał go zobaczyć. Oto słowo Pańskie. Kochani, krótka Ewangelia, ale streszcza wiele i wiele mówi, wbrew pozorom, o kondycji duchowej i kondycji serca Heroda. Wiemy doskonale, zresztą sam się do tego przyznaje tutaj, że kazał ściąć Jana dla kaprysu, bo dał obietnicę, która go przerosła. Znamy to wydarzenie. I teraz drży. Odzywają się w nim wyrzuty sumienia. Wie doskonale, że zabił. Wie doskonale, że jego życie moralnie jest ogromnym upadkiem, bo żyje z żoną swojego brata. I to wszystko zaczyna w nim na nowo odżywać. Na nowo odżywa dlaczego? Dlatego, że mówią mu, że nowy prorok się pojawił. Któż więc jest ten, zadaje pytanie, o którym takie rzeczy słyszę? Niepokój, lęk, wyrzuty sumienia, to wszystko sprawia, że rzekomo jest ciekawy spotkania z Jezusem. Zapewnią mu to za 3 lata, kiedy Jezus przed nim stanie. I wtedy go przecież wyśmieje, odrzuci. Dla nas, kochani, bardzo ważna jest ta Ewangelia. Warto, abym często zadawała sobie to pytanie, któż więc jest, o którym takie rzeczy słyszę? Czy znam Jezusa? Czy tylko jestem w stanie powiedzieć ten? Kiedy odprowadzam na cmentarz osoby zmarłe, podczas pogrzebu rozważamy różne Ewangelie. I niejednokrotnie powracam właśnie z tym doświadczeniem przygotowania się na śmierć. Bo na pogrzebie przychodzimy modlić się za tą osobę zmarłą, podziękować za jej życie, a prosić o miłosierdzie. Ale również to są swoiste rekolekcje dla nas. I wtedy warto, aby podjąć refleksję nad moim życiem i nad moim umieraniem, bo przecież każdego dnia jesteśmy bliżej nieba. I warto sobie właśnie stawiać pytania, na ile ja znam Jezusa? Bo wiemy doskonale, że śmierć, kiedy tak o niej zaczniemy głębiej myśleć, zaczyna nas przerażać, bo to jest kres. I nie wiemy, co będzie później. Owszem, mamy Ewangelię, mamy Jezusa, który nam mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ale mimo wszystko się boimy. Dlaczego się boję? Tym bardziej będę się bał, im mniej znam Jezusa. Im bardziej będzie mi bliski, im bardziej będę miał przyjaźń, im większa będzie moja przyjaźń z Nim, nie będę się obawiał pójścia za Nim. Dlatego warto, abyśmy zbadali nasze serce, przyjrzeli się Mu, zatrzymali się troszeczkę nad moją kondycją serca i prosili Boga, aby dał nam taką szczególną łaskę, jeszcze bardziej pogłębionej, piękniejszej, większej przyjaźni z Nim, abym w każdej sytuacji życia nie bał się tej sytuacji, nie bał się tych wyzwań. Bo jeżeli Jezus jest ze mną, cóż może mi się stać? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Powie święty Michał Archanioł. Więc idźmy ufnie do Jezusa. Tak jak to robił święty Alojzy Orione, którego widzimy w jego wizerunku w naszej świątyni Opatrzności Bożej. Ufał na całego, ufał opatrzności, ufał Bogu, nigdy się nie zawiódł. Uczmy się od Niego takiego zawierzenia Bogu, takiego zaufania.